Coraz częściej do naszych domów pukają domokrążcy, podający się za pracowników różnych instytucji, zakładu energetycznego, sieci telefonii komórkowej, banków lub innych. Chcą nam sprzedać towar lub usługę. Jak ustrzec się przed niechcianymi gośćmi? Jak wycofać się z podpisanej już umowy? O tym, jak chronić się przed domokrążcami, gdzie szukać pomocy, dowiemy się w kolejnym naszym odcinku programu Warto Wiedzieć. Iwona Poganowska, zapraszamy. Naszym gościem jest dziś powiatowy rzecznik konsumentów w Tomaszowie Mazowieckim, pani Agnieszka Drzewowska. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Coraz częściej słyszymy o akwizytorach pukających do naszych drzwi, potocznie zwanych domokrążcami, chcących zaoferować nam jakąś usługę, sprzedać jakiś produkt. Wchodząc do naszego mieszkania, próbują sprzedać nam świetny produkt, rewelacyjną usługę. Pani rzecznik, jak nie dać zmanipulować się oszustom? No, przede wszystkim witam w sezonie wakacyjnym. W sezonie wakacyjnym trochę postaramy się unikać języka prawnego, żeby może spróbować po raz kolejny przekonać mieszkańców powiatu tomaszowskiego o tym, że nie do końca wszystko to, co tanie, najlepsze w promocji, w efekcie wychodzi nam na dobre. Dlaczego taniej w promocji? Bo niestety jesteśmy wszyscy bardzo łasi na te słowa, bo jeżeli coś jest tanio i w promocji, to wydaje nam się, że zaoszczędzimy pieniądze. I tutaj skądinąd słusznie pani powiedziała, że nie tylko starsze osoby są, tutaj chyba nie boję się użyć tego słowa, ofiarami pewnych technik sprzedażowych, które mają na celu no nic innego, jak spowodować to, żeby przedsiębiorca łatwo zarobił pieniądze, a konsument, choć może nie do końca zadowolony ze sprzedanego towaru czy też usługi, poradził sobie później z tym, żeby odstąpić od umowy czy też rozwiązać umowę, której tak do końca na pewno nie chciał zawrzeć. Jednak właśnie te słowa, o których mówię, czyli tanio, promocja, najlepsze, zaoszczędzi pan, zaoszczędzi pani, łatwo. To są takie słowa klucze, takie słowa, na które wszyscy reagujemy, bo sama pani na pewno wie, że jak się idzie do sklepu, to jak gdzieś jest napisane promocja, to się szybciej patrzy na ten produkt niż na każdy inny. Myślę, że przede wszystkim czego unikać? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś puka do naszych drzwi, a jesteśmy w mieszkaniu sami, to najlepiej tej osoby nie wpuścić. Dlaczego? No chociażby dlatego, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Co to znaczy? No, nie wiemy, kto do naszego domu przychodzi. Tak naprawdę to my decydujemy o tym, kogo do tego domu wpuścimy. To my mamy obowiązek chronić nasz mir domowy, zapewnić sobie bezpieczeństwo. Więc jeżeli wpuszczamy już taką osobę, to jeżeli chcemy to zrobić, to najłatwiej jest poprosić tą osobę, żeby do nas przyszła, ale dopiero w momencie, kiedy będzie u nas sąsiadka, znajoma, ktoś z rodziny, czy jakakolwiek inna osoba, która jest z nami w domu. A już na pewno nigdy nie wpuszczajmy do domu dwóch osób, jeżeli jesteśmy sami, bo to zawsze jest związane z ryzykiem, które my sami, wpuszczając takie osoby do domu, podejmujemy. Oczywiście tutaj pamiętać trzeba o tym, że nie tylko o własnym naszym bezpieczeństwie musimy pamiętać, ale przede wszystkim o tym, żeby nie dać się zmanipulować. Jeżeli ktoś przychodzi do nas i mówi, że jest ze spółdzielni mieszkaniowej, czy też przysłał go ktoś znajomy, czy też chce nam tutaj tanio, szybko zamontować drzwi. Dlaczego o drzwiach? Bo może to zaraz uzupełnię, ponieważ ostatnio w Tomaszowie zdarzyło się bardzo dużo sytuacji, kiedy do osób starszych, ale nie tylko starszych, o dziwo, przychodzili domokrążcy czy też przedstawiciele handlowi firm, które natychmiast bardzo tanio montowały te firmy nam drzwi.
Podszywające i oczywiście osoby podszywające się pod pracowników spółdzielni mieszkaniowych. Oczywiście. I okazywało się, że miała być dotacja ze spółdzielni na te drzwi, że drzwi miały być dużo taniej niż normalnie i tak dalej, i tak dalej. Przecież wszyscy widzimy na klatkach schodowych ogłoszenia spółdzielni mieszkaniowych, że najpierw ze spółdzielni przychodzi do nas pismo o tym, że będą jakieś zmiany, czy spółdzielnia będzie wprowadzała jakieś remonty. A mimo to w dalszym ciągu wpuszczamy te osoby pod pretekstem tego, że będziemy mieć tanio drzwi, nowe drzwi. No i cóż się okazuje? No wśród tych ostatnich przypadków najczęściej te umowy, które przeglądałam, zawierają niedozwolone postanowienia umowne, tak zwane klauzule abuzywne, czy też inne postanowienia, które tak naprawdę powodują to, że klientom się wydaje, konsumentom, że nie mogą rozwiązać takiej umowy, odstąpić od umowy. A poza tym stwarza to olbrzymie niedogodności, no bo nie dość, że raz mieliśmy montowane drzwi, to przy odstąpieniu od umowy, tak naprawdę jeżeli nie mamy tych poprzednich drzwi, zanim oni przyjadą, zanim zabiorą te drzwi, zanim zamontujemy sobie nowe, no stwarza to olbrzymie niedogodności, a te firmy no, liczą na takie okazje, że właśnie no, nie będziemy od tych umów odstępować, że już zostawimy te drzwi. Ale dla zobrazowania wakacyjnego powiem o tych oszczędnościach, czyli o tanio i promocji. No i cóż te drzwi, tanio i promocja? No więc normalnie w sklepie takie drzwi z montażem możemy mieć za jakieś 1000-1200 zł, już powiem konkretnie cenowo. Natomiast taka firma tanio i w promocji sprzedaje nam te drzwi za około 3000. Więc no pytam się, gdzie ta oszczędność jest? No nie ma jej w ogóle. Najczęściej te drzwi są czy też słabszej jakości, czy też słabo zamontowane, bo robią to w pośpiechu, szybciutko, żeby tylko zabrać pieniądze, ewentualnie podpisać szybką umowę kredytową i tak naprawdę uciec, i później kontakt z takim przedsiębiorcą jest bardzo trudny albo praktycznie rzecz biorąc niemożliwy. Panie rzecznik, co zrobić, jeżeli doszło już do podpisania niechcianej umowy? Przede wszystkim przyjść do mnie. Ale to oczywiście tak trawersując troszeczkę. Dlaczego? Mamy możliwość odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, czy też u nas w domu w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. No ale teraz, o ile jest to zwykły towar, który kupimy od takiego domokrążcy, no to odeślemy ten towar też w ciągu tych 14 dni, wyślemy pismo, z którego będzie wynikało, że odstępujemy od umowy, która została zawarta w takich okolicznościach, ale tak naprawdę nie za wiele nam to daje w sytuacji, kiedy mamy na przykład drzwi. No bo przecież drzwi nie weźmiemy w paczkę, nie spakujemy, nie odeślemy i nie zostaniemy bez drzwi. No więc tu się pojawiają komplikacje, jak od takiej umowy odstąpić, więc... No właśnie jak? Zdemontować trudno. No więc właśnie tu się pojawiają komplikacje. No przede wszystkim trzeba formalnie wysłać do przedsiębiorcy odstąpienie od umowy, z którego będzie jasno wynikało, że odstępujemy od umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorstwa u nas w domu w dniu takim i takim z zachowaniem terminu i że oczekujemy. I tutaj dwa aspekty sprawy trzeba poruszyć. Pierwszy to, czy oczekujemy również odstąpienia od umowy kredytowej, jeżeli taka była zawarta, albo od innych umów, które mogły być w tym dniu również zawarte z takim przedstawicielem handlowym, bo często się zdarza, że tych umów podpisujemy wiele. No i w następnej kolejności zawezwać przedsiębiorcę do odbioru tego towaru. I zawsze musimy pamiętać o terminie 14 dni, tak, niezależnie od tego, czy to żeby jest zachować usługa, ten czy termin, jest to kredyt. Tak, żeby zachować ten termin, trzeba pamiętać o tym, że naliczamy go tak jak idzie po kalendarzu, czyli nie wyłączamy dni wolnych, czy też sobot, niedziel. Czyli tak jak po kalendarzu liczymy 14 dni. Ostatni 14 dzień to jest dzień, w którym możemy nadać korespondencję do przedsiębiorcy, żeby skutecznie odstąpić od umowy sprzedaży czy też zawartej usługi poza siedzibą przedsiębiorstwa. A czy jeżeli minie 14 dni, mamy jakiekolwiek szanse odstąpienia od umowy, zrezygnowania z usługi? Tutaj mówimy o tych usługach, które są zawierane u nas w domu, tak? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że kodeks cywilny przewiduje możliwość rozwiązania umowy, czy też odstąpienia od umowy, która została zawarta pod wpływem błędu. Natomiast ten błąd trzeba wykazać
w razie dochodzenia roszczeń, czy to przed sądem powszechnym, czy w ogóle w razie dochodzenia roszczeń. No i teraz pytanie jest takie, jak wykazać ten błąd? Na takie wykazanie błędu, czyli rozwiązanie tej umowy zawartej pod wpływem błędu, mamy rok czasu od daty jej zawarcia. Natomiast z doświadczenia mojego w sądach powszechnych wiem, że konsument, żeby wykazać ten błąd, ma duże trudności. Przede wszystkim najczęściej podczas zawierania takiej umowy nie mamy świadków, nie mamy nagrania. Przedsiębiorca twierdzi, że przecież on nic złego nie powiedział, że on tylko zaproponował. A przecież nie można przedsiębiorcy winić za to, że sprzeda jeden długopis za 10 zł, który wygląda tak samo jak inny, który sprzeda za 20. To on nalicza sobie marżę, to on ma prawo sprzedać, a my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby zawsze przeanalizować. No przecież zakup drzwi wejściowych do domu nie jest wydatkiem życia powszechnego, gdzie idziemy kupić bułki za, nie wiem, 2 czy 5 zł, tylko już jest wydatkiem, który w jakiś sposób obciąża nasz budżet domowy. No i tutaj dziwi mnie to, że konsumenci po prostu pod wpływem emocji, czy tego, że taniej, zawierają taką umowę i proszę sobie wyobrazić, że ci przedsiębiorcy natychmiast po zawarciu tej umowy montują te drzwi. I tu się pojawiają problemy, tak? Więc unikajmy takich sytuacji, dajmy sobie ten czas do namysłu i nie reagujmy tak szybko, czyli tu, teraz i natychmiast. Pani siedzi, ogląda serial w telewizorze, panowie montują drzwi, pani podpisuje wszystkie dokumenty, które są albo osoba starsza. No, bardzo zadowolona jest przez pierwsze 2 dni z tych drzwi, a potem się okazuje, że jednak ona to takich drzwi nie chciała, że one są za drogie albo są zamontowane źle. No więc pytanie jest, jak taki błąd wykazać? Czy to ta pani popełniła ten błąd, czy może jednak przedsiębiorca? Kto popełnił ten błąd? Jeżeli faktycznie dochodzi do takiego typowego oszustwa, czyli mówimy tutaj już o kodeksie karnym, no to mamy do czynienia jednak z innymi elementami przy zawieraniu tej umowy. To my tutaj jako konsumenci musimy dbać o te nasze interesy i te decyzje, które podejmujemy, podejmować roztropnie. I tak naprawdę, jak zawsze, zdrowy rozsądek. Przede wszystkim zdrowy rozsądek, ale chyba ze wskazaniem bardzo mocnym na to, żeby nie podejmować decyzji pod wpływem impulsu i emocji. Czyli dajmy sobie ten czas do namysłu, ten 1-2 dni, przemyślmy, czy tak naprawdę po pierwsze, to my potrzebujemy te drzwi. Czy w sklepie gdzieś tutaj na miejscu nie kupimy tych drzwi z montażem dużo taniej? Czy faktycznie zadzwonić do tej spółdzielni natychmiast i spytać się, czy faktycznie będziemy mieć jakieś dotacje na te drzwi? Szybko rozwijemy nasze wątpliwości. Wtedy, jeżeli świadomie tą decyzję podejmiemy, no to umówmy się, że ona na pewno będzie przemyślana i będziemy zadowoleni z tych drzwi. Pani rzecznik, czy możemy korzystać z usług firm, które swoją ofertę przynoszą do domu w formie reklamy? To znaczy? To znaczy, jeżeli rzeczywiście przychodzi ktoś do nas, oferuje nam jakiś produkt bądź usługę w formie reklamy, czy w ogóle powinniśmy brać to pod uwagę, czy wykluczyć? Nie do końca rozumiem pytania, ale spróbujmy to sprecyzować, tak? Czyli mówimy o domokrążcach, którzy tylko i wyłącznie przynoszą nam ulotki reklamowe, czy o tych, którzy chcą sprzedać towar? Sprzedać jakiś towar. To znaczy tak, tutaj ja bym była też ostrożna, dlatego że owszem, no możemy z tego wszystkiego korzystać, przecież świat mamy otwarty, możemy kupować przez internet, możemy kupować przez telefon, możemy kupować w sklepie, możemy kupować u siebie w domu. To od nas zależy, jakiego wyboru dokonamy. Natomiast jeżeli faktycznie firma reklamuje u nas w domu jakiś towar, czyli mówimy o tak zwanych pokazach u nas w domu, tak? Bo chyba do tego pani zmierza. No, czyli jeżeli mamy taki pokaz w domu, no to wiadomo, że od takiej umowy zawartej na takim pokazie też mamy prawo odstąpić w terminie 14 dni. Ale to tak naprawdę my jesteśmy współorganizatorem tego pokazu. To my zapraszamy do tego naszego domu. To my udostępniamy ten lokal, nasz dom, do tego, żeby sprzedawać jakieś wyroby czy towary.
Mogą to być różne towary. No wiadomo, że takie najpopularniejsze, no to mówię, że są garnki, tak, ale w tej chwili, jest to dużo, dużo więcej innych towarów. I ja bym tutaj też zachowała po prostu ostrożność. I jeżeli, tak jak mówię, zwabieni jesteśmy prezentem za to, że zorganizujemy taki pokaz u nas w domu, no to miejmy też na uwadze to, że jak gdyby jesteśmy trochę współodpowiedzialni za to, co się u nas w domu dzieje. I tu byłoby na pewno trudniej dowieść błąd producenta, prawda? Jeżeli producenta czy przedsiębiorcy, tak, bo tutaj tak naprawdę trzeba rozgraniczyć. Często producent nie jest przedsiębiorcą, który wprowadza towar do obrotu i sprzedaje i zachwala. Dlatego tutaj też warto z pełną rozwagą do tego podchodzić, tak? Ja zawsze sugeruję wielką ostrożność, a te 20 minut, które stracimy po to, żeby sprawdzić wszystko, co się u nas w domu będzie działo, to naprawdę dużo mniej czasu straconego niż później przy próbie odkręcania tego wszystkiego, bo wtedy to zajmuje bardzo dużo czasu. To po pierwsze, no, ludzie, konsumenci bardzo się denerwują, wtedy zazwyczaj starsze osoby przychodzą do mnie, mówią, proszę panią, ja to spać nie mogę, co ja zrobiłam, jak to się stało, to niemożliwe, przecież ja nie chciałam tego, nie wiem jak to się stało. No oczywiście wiadomo, że ci sprzedawcy stosują specjalne socjotechniki, które wpływają na to, żebyśmy my podejęli tą decyzję o zakupie czy też towaru, czy też usługi, ale to wszystko wpływa tylko i wyłącznie na to, żeby tą decyzję podjąć szybko, więc zawsze spróbujmy dać sobie ten czas do namysłu i może będę to powtarzała tak jak mantrę wakacyjną, ale wakacje to też taki okres, kiedy te decyzje są podejmowane tak łatwiej, bo nam się wydaje, a już tak fajnie jest, wakacje, słońce, a to będę miała nowe drzwi, tak? No i czas na zmiany. I czas na zmiany, tak. Niekoniecznie na pewno korzystne, prawda? Tak, tutaj trzeba pamiętać, że tak naprawdę to my jesteśmy tym dysponentem, który podejmuje decyzję. To my decydujemy, więc ja tutaj będę mówić o tym, że chyba powinniśmy otworzyć jakieś kursy w Tomaszowie asertywności. Być może nie tylko dla starszych osób, ale biorąc pod uwagę to, że średnia wieku klientów, którzy do mnie się zgłaszają, nie podwyższa się, a obniża, bo zdarzają się mi osoby, które mają 30 czy 40 lat, które podejmują takie decyzje. To jest takie zadziwiające, więc jak te techniki muszą być dobre, skoro tak młode, świadome osoby zaczynają podejmować takie decyzje pod wpływem emocji, więc starajmy się przede wszystkim dać sobie czas do namysłu przy podejmowaniu decyzji i starajmy się wyrobić w sobie ten element asertywności, tą cechę asertywności. Jak jej nie mamy, idźmy gdzieś do szkoły i się nauczymy. Sądzę, że największym naszym błędem jest chyba ta szybkość decyzji. My generalnie żyjemy teraz szybko, podejmujemy szybko decyzje i chcemy szybko i teraz coś otrzymać, coś posiadać. I pewnie to jest nasz największy błąd. Bo mamy nadzieję na to, że będzie taniej i tutaj to kluczowe słowo wytrych taniej powoduje, że faktycznie te decyzje są podejmowane szybko. Często jest to spowodowane tym, że w dużych dyskontach sieciowych są jakieś promocje i nauczeni jesteśmy troszeczkę przez tych sprzedawców, że jak nie podejmiemy decyzji tu i teraz, to jutro już tego towaru taniej nie kupimy. Ale u nas w domu, jeżeli mamy do czynienia z tak zwanym domokrążcą, zawsze dajmy czas do namysłu. Przecież czy będziemy mieć te drzwi zamontowane dzisiaj czy jutro, to tak naprawdę nie ma to tak naprawdę dla nas większego znaczenia. A zawsze mamy czas na to, żeby przeczytać tą umowę, zapoznać się z nią, zadzwonić do spółdzielni, zadzwonić do rzecznika i zapytać, czy faktycznie to dobra decyzja, którą chcę podjąć. Mamy do dyspozycji infolinię konsumencką, mamy do dyspozycji możliwość skontaktowania się przez e-mail i dostaniemy tą odpowiedź szybko, czy faktycznie warto skorzystać z tego taniej tu i teraz. Pani rzecznik, na pewno zgłaszać się do pani, ale gdzie jeszcze możemy szukać pomocy? Oczywiście mamy do dyspozycji infolinię konsumencką, mamy do dyspozycji stronę internetową przygotowaną przez Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów.
Polecam odwiedzanie tej strony, bardzo łatwy adres do zapamiętania: www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Zawsze mamy prawo skorzystać z pomocy rzecznika, z pomocy inspekcji handlowej, czy też jeżeli jesteśmy uprzywilejowani, do nieodpłatnej pomocy prawnej. Więc tych miejsc, gdzie możemy tą nieodpłatną pomoc znaleźć, mamy tak naprawdę bardzo dużo do dyspozycji. Tylko no, wystarczy podnieść czasem ten telefon, napisać maila, czy zadzwonić, czy podejść. Przecież ja przyjmuję konsumentów w centrum miasta, więc tak naprawdę nie jest to jakieś skomplikowane. I tę informację i tę pomoc otrzymamy, ale zachęcam, żeby udawać się po tą pomoc, zanim podejmiemy decyzję, a nie jak już tą decyzję podjęliśmy. Będzie za późno. Pani rzecznik, gdybyśmy mieli tak podsumować takie główne przykazania, przed czym mamy się strzec, czego unikać? To przede wszystkim, jeżeli mówimy o sprzedaży u nas w domu, a ten temat dzisiaj poruszamy, bo faktycznie ten okres wakacyjny ma taki charakter, że sprzyja tak i więcej tego czasu. Przede wszystkim, i tutaj myślę, że nie tylko ja będę o tym mówiła zawsze, ale i osoby, które stoją na straży prawa. Więc jeżeli jesteśmy sami w domu, nie wpuszczamy obcej osoby. I to jest podstawowa zasada, której powinniśmy się trzymać. Być może nie wynika to absolutnie z prawa konsumenckiego, ale z zachowania naszego zdrowego rozsądku i zabezpieczenia bezpieczeństwa dla naszego życia, zdrowia, domu. I to jest najważniejsze, więc to jest taka podstawowa zasada, której powinniśmy się trzymać w moim przekonaniu. Czyli jeżeli jesteśmy sami w domu, nie wpuszczamy obcych osób, a już dwóch obcych na pewno nie. Absolutnie nie. Jeżeli popełnimy ten błąd, co wtedy? Przede wszystkim szybko reagujmy, tak? A więc nie zamiatajmy sprawy pod dywan, nie czekajmy, nie wstydźmy się tego, że popełniliśmy błąd, tylko reagujmy szybko. To jest taka podstawowa zasada, której powinniśmy się trzymać. No, wiele przypadków jest takich, że przychodzą do mnie konsumenci, mówią tak: wie pani, ja się bardzo wstydziłem, ja nie chciałem się dzieciom przyznać, albo będą się śmiać, a to takie, no wie pani, no ja wiem, że błąd zrobiłem. No ale jak już jest po tych 14 dniach, no to niestety mamy duży problem, a czasami jest to praktycznie rzecz biorąc niemożliwe, żeby odstąpić od tej umowy bądź ją rozwiązać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była pani Agnieszka Drzewowska, powiatowy rzecznik konsumentów w Tomaszowie Mazowieckim. Dziękuję. Dziękuję bardzo.